Szybciutko wychodzimy na skwerek. Zagraj coś. Niech żyje wolność, wolność i swoboda. Nie kaleć, nie kaleć. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, naczelnik ogłosił kolejny projekt resocjalizacyjny. No masz. I znowu będziemy pakować zakupy w Tesco? Albo sprzątać psie kupy w Parku Saskim? Co? Gówno. No nie tym razem. Panowie, wybrałem was, ponieważ macie najwięcej wspólnego z aktorstwem. Ja nie mam nic wspólnego z aktorstwem, szefie. Ty masz coś? No ja podpaliłem kino. Szefie, ale ja nic nie mam, także ja... Waldek? Z tego, co pamiętam, to siedzisz za gwałt na aktorce. Ktoś mnie wrobił, szefie. Czyli coś tam liznąłeś. Panowie! Jest tak, a nie inaczej, no... Trzeba wystawić jasełka. A nie, nie, szefie, ja jasełka nie znam. Ja nie wiem, o kogo chodzi, a nie chcę mieć problemów. Co ty gadasz takie głupoty? Przecież jasełka... No oczywiście. To jest takie masło. Z tego. Z mleka. A, że z mleka. Takie głupoty gadasz, pewnie nawet nie wiesz, skąd jest mleko. Mleko jest od matki. Mleko jest od krowy. Ale to jest twój problem, jak ty mówisz na matkę. Panowie... Szefie, on mi dokucza. Nie dokuczaj mu, no. Żeby była jasność, jasełka to takie przedstawienie, sztuka, teatr. Szefie, ja wcale nie będę grał w kryminale. Ja mam swoje zasady, jasne cele, ja się nie pierdzielę. Waldek? No? A za fajeczki? O rety zmieniają się priorytety. I bardzo się z tego cieszę. Panowie, tutaj macie tekst, powiedzcie, ile potrzebujecie do niego czasu. Jedna strona? Tylko. Nawet na jutro. 2 lata później. Witam wszystkich bardzo serdecznie w naszym więzieniu. Dziś nasi więźniowie przedstawią państwu jasełka. Oczywiście, proszę się nie bać, dla bezpieczeństwa ja również zagram w tym przedstawieniu. Czy są państwo gotowi? W takim razie... Jasełka, wykonaj naszych więźniów. Czas zacząć. Co ty robisz? No idę normalnie. Zaczynasz normalnie. Ja? Tak ty. A co mam mówić normalnie? Tekst 2 lata się uczyłeś. No odwróć się. Pół się odwróć, no. A... Co? Tam ludzie są. No i dobrze, że są. No do nich mów. Hen daleko. Dzień dobry. Hen daleko. To było bardzo daleko. Ja tam nigdy nie byłem, bo to było gdzieś pod Bentleyem. Chyba gdzieś w Wielkopolsce. Józef wędruje, chodzi, szuka miejsca dla swojej żony. No i chodzi po hotelach, motelach, ale wszystko zarezerwowane. No bo wiadomo, święta. Aha. Na Osiole przyjechał. Nie, bo Osiole nie zagra w tej scenie. Alem, żem jam utrudzon. Nigdzie nie ma dla nas miejsca. Spróbuję gospodarza. Gospodarzu! Gospodarzu! Ewita! Ojeju, jeju! Jaki ja jestem ubogi!
Nikt nie jest tak ubogi, jak ja jestem ubogi. To fajnie, ale to nie teraz jest, wiesz? Ty w drugiej scenie wchodzisz. Przepraszam? Gospodarzu! Witaj, Józefie! Gospodarzu! Tak, tak, that's me, gospodarzu. Open the door, gospodarzu. Oczywiście będzie lepiej, słychać. Ale mam stare drzwi. Się ciężko otwierają. Dobra, jesteśmy w środku. Piękna chata. Moja chata, zioł. Witaj, Józefie. Powiedz mi, skąd wiesz, że miałem Józef? Z ciekawości pytam. Wiem, żeś ty Józef, panie. Zaskocz mnie. Bo przecież się na próbach umówiliśmy, szef mówi, że jest Józef, ja gospodarzu. Ja się przygotowałem. Gospodarzu! Weźmy na chwileczkę twoje zdebki, co? To trzymaj się tekstu. Azalisz. Witaj. O zdrowie mnie nie pytaj. Witaj. Potrzebuję noclegu dla mej żony. Mój dom to nie jest miejsce dla biedaków. Skorzystaj z krzaków. Zamknę za tobą. O, co za smutek, no. Czy ktoś mi może pomóc? Ja już byłem wszędzie, już każdego pytałem przecież, no ale biednemu... Szefie, bo jeszcze ja jestem. Zbyszek z Trójki. Kojarzę. Bo ja tam źle wszedłem. No. To już chyba nie będę, nie? No wejdź jeszcze raz. Czyli bis. Tak, bis. Ojeju, ojeju! Jaki ja jestem ubogi! Nikt nie jest tak ubogi, jak ja jestem ubogi. Witaj, Józefie. A ci dam, Józefie, ty! Nieznajomy! No! No, no przecież się nie znamy. No, no, pierwszy raz szefa na oczy widzę. Czym mogę ci pomóc? Potrzebuję noclegu dla mej żony. Czy nie zechciałbyś nas przenocować? Tak. Świetnie. Ja jestem ubogi. Co? Ja jestem ubogi. To może masz jakąś stajenkę? Ja jestem ubogi. To mam stajenkę, nie? Jak ja cię zaraz zobaczysz... Nie mam. Nie, masz. Mam. No mówię, że mam. No to mów, no. No mam. Ale mów teksta. Piękna stajnia. Słucham? 500 koni wejdzie. Co? Nie! Ja jestem ubogi. Ja nie mam koni. To po co mi stajnia? Na owies. Ale mam. Nie mam. Mam. To co? Tekst, tekst, tekst. Ja jeszcze? Ty jeszcze czerwony krasnolud wydarwujesz, rozumiesz? Mów, to może, to może przecież. To może! A ja jestem ubogi. Co? Jestem ubogi jak to morze, z którego czerpiąc solankę... Ty się dobrze czujesz? Może... Może i jestem ubogi. Ale za to prawy. Prawy! Lewy? No!
To może co? To może nocleg. To może nocleg! Gdzie? W morzu? No co to jest tam takie, co masz, co konie miałeś, a nie masz, a owiec masz? Co to takiego jest to? Szefie, ja z miasta jestem. Na niby, na niby, na niby. Na niby. Wstające. No, czyli? Co? No niech jedna półkula da jeden tekst i druga, drugi, niech wyjdzie jedna całość. To nie da się jedna całość. To zrób pauzę, przedziałek, rowek. Oj, cofam rowek. To może nocleg wstające. A więc niech tak będzie, wstające. Powiedz mi, ubogi, gdzie twa stajnia jest? Ja jestem ubogi. To już każdy wie! No to pomóż mi. Za miastem ją masz. Gdzie masz stajenkę? Za miastem ją masz. Ubogi! Przejdźmy się po łodze, może grzybów nazbieramy, co? A co ja źle zrobiłem? Nie trzymasz się tekstu! No trema mnie zrze. Trema, ty idź, idź mi, rwij. Daleko ubogi i Józef wędrują ku stajence. Ała! Ała! Chyba po szyszkach. A tu na łące śpią dwaj pasterze, a nie zające. Waldek? No? Bo ja przez niego nie zdążyłem do ciebie wybiec. To kombinuj coś. Ludzie widzieli, ja już zasnęłem. Jestem. Fajnie. Pasterze! Powstańcie, Jamaniu! Wstajemy już? Nie mam pojęcia. Pasterze, zbudźcie się! Jam anioł! Chyba już. Jakiś pieprzony laryngolog, a nie anioł Jan. Pasterze! Nie lękajcie się! Powstańcie ze swych kolan! Ktoś ty? Jam anioł! 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 Z nieba! Nie, z dupy! Trzymaj mnie, pewnie, że z nieba! Przefrunąłem. Pasterze, wy naszą nadzieją jesteście, wychlubą i dumą naszego narodu. Słyszałeś, Waldek, to ja będę dumą, a ty chlubą. To się twoja krowa ucieszy. Pasterze. Pasterze, w stajence stał się wielki cud. Pójdźcie, oddajcie pokłon. Ty wziąłeś pokłon? To już jest koniec. To jest ponad moje siły. Przecież mówił, żeby nic nie brać. Szefie, nie mamy gadżetu. I poszliby w świat, gdyby nie siedzieli. Głosić dobrą nowinę. Koniec! Panowie, program resocjalizacyjny. Powiedzcie, co wynieśliście z tego projektu? Waldek? Ja wyniosłem komórkę Mariusza. A ty, Zbychu? A ja nic. Bo ja jestem ubogi! No tak! Ty ubogi!